Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaskoczył wszystkich swoją wizytą w Kijowie. Biden na Ukrainie, co na to opozycja? To jest pytanie w tej odsłonie, a razem z Państwem, razem ze mną jest zawsze gotowy Wojciech Biedroń, portal w Polityce.pl, tygodnik sieci, również telewizja w Polsce.pl. Witam cię, Olku, witam Państwa serdecznie. Wojtku, zawsze zwracam uwagę, jaki t-shirt masz na sobie, bo zawsze są to bardzo charakterystyczne ubrania. Tym razem Nowa Nadzieja. A to ja mam dzisiaj amerykańską podkoszulkę z Gwiezdnych Wojen, tak? Nowa Nadzieja ma tutaj szczególne zastosowanie. Ten tytuł, to hasło w kontekście wizyty prezydenta Joe Bidena na Ukrainie. No na pewno to widzimy mnóstwo symboli. No to już sam fakt, że oczywiście te zdjęcia, które widzieliśmy godzinę czy dwie temu, to są zdjęcia z bardzo wczesnego ranka. Trzeba powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które widzimy teraz w mediach, to jest przynajmniej z kilkugodzinnym opóźnieniem. Kwestia bezpieczeństwa, to jest jasne. Przyjeżdża Biden zupełnie nieoczekiwanie do Kijowa, dając nadzieję Ukraińcom przede wszystkim, pokazując przede wszystkim Rosjanom, że wszystkiego nie dadzą rady zrobić. Myśmy rozmawiali, polecam Państwu krótką wymianę zdań z generałem Skrzypczakiem dzisiaj w portalu w Polityce.pl. Miałem przyjemność rozmawiać z panem generałem dosłownie minutę, bo tyle miał czasu, ale on powiedział: to oznacza, że Amerykanie są w stanie kontrolować to, co się dzieje w powietrzu, oczywiście nie na całe miesiące, tygodnie czy rok, ale w tym momencie, kiedy jest Biden, kontrolować i wyprzedzać ruchy Rosjan. To jest w ogóle niesamowite, prawda, że wiedzą, jak to przygotować, żeby no, przywódca wolnego świata, jakby nie było, pojawił się w Kijowie i bezpiecznie pojawił się i wrócił do Polski, bo albo jest w drodze, albo już jest w Polsce. O tym oczywiście się władze nie mówią i słusznie, to jest kwestia bezpieczeństwa. Z drugiej strony pan generał powiedział, przepraszam, tu zacytuję, że po prostu tym samym Putin dostał, wybaczcie, żołnierskie słowa żołnierza, generała Skrzypczaka, po prostu w mordę, w twarz. No to jest sytuacja, w której naprawdę Rosjanie wychodzą na idiotów i widać tę gigantyczną przepaść, również technologiczną, między Stanami Zjednoczonymi a Ameryką. No i teraz pytanie, co dalej, prawda? No pewnie ważne słowa również padną w Polsce, na to oczywiście wszyscy oczekujemy. Jutro jakby początek tej oficjalnej wizyty, no i ważne słowa przy Zamku Królewskim w Warszawie, no które mają dać jeszcze więcej nadziei. Pamiętajmy, że oczywiście wszyscy czekają na słowa Bidena, na deklaracje i tak dalej, ale niezwykle ważne rzeczy dzieją się w kuluarach, kiedy wojskowi eksperci amerykańscy, przedstawiciele Departamentu Stanu załatwiają już konkretne rzeczy przy podstolikach w Kijowie. Takie rozmowy też się są prowadzone. One paradoksalnie dla Ukrainy, dla jej sytuacji wojskowej i przyszłości mają kolosalne znaczenie. Te rozmowy mają kolosalne znaczenie dla państwa ukraińskiego, kolosalne znaczenie dla Europy, w ogóle dla całego świata zachodniego. My jednak, drodzy państwo, cały czas będziemy odnosić się do krajowego podwórka politycznego, bo tak jak mówili moi goście w poprzedniej odsłonie naszego programu, tutaj na jasną stronę wychodzi strona rządowa, bo pamiętajmy o tym, że polskie władze były niejako pionierem, jeśli chodzi o wsparcie świata zachodniego dla Ukrainy w czasie, kiedy te zachodnie państwa były nieco ospałe, to polska strona akcentowała potrzebę pomocy Ukrainie. I okazuje się, że w sytuacji, kiedy wszyscy powinni gromadzić się pod tą jedną flagą w obliczu zagrożenia, pojawiają się jednak głosy pewnego krytycyzmu, pewnego dystansu ze strony oczywiście ugrupowań opozycyjnych, a przynajmniej jednego z jej przedstawicieli. Poprosimy teraz o zaprezentowanie wpisu senatora Jana Filipa Libickiego. To znakomita wiadomość, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest w Kijowie, ale obiektywnie rzecz biorąc, jutrzejsza wizyta w Polsce schodzi na drugi plan. Takie są twarde fakty. Tyle senator Jan Filip Libicki, no senator, który jest człowiekiem wyważonym, człowiekiem, który nie jest w pierwszym froncie walki, jeśli chodzi o tak zwaną totalną opozycję, no a jednak pojawia się taki wpis i możemy oczekiwać, że podobne tweety będą się pewnie mnożyć, zważywszy na ton, jaki przybierają wypowiedzi polityków opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej. Ja sobie zadałem dzisiaj troszkę trudu,
i takiego też intelektualnego, bo właściwie cierpliwości bardziej niż intelektualnego, i posłuchajcie ekspertów w Radiowęźle Agory porannych. Mówimy oczywiście o radiu trzyliterowym. No i tam padały takie, że właściwie no to, że nie ma tu Scholza, nie będzie w Warszawie, prawda, Macrona, no to bardzo niska ranga, że właściwie to Polska tutaj niewiele zrobiła. Ani słowa o tym, że tak naprawdę to prezydent Duda załatwił legion niemieckich czołgów z różnych krajów europejskich, że to był jego pomysł, że to są ogromne polska zasługa polskiego narodu, polskich polityków również przecież w tym, żeby cała ta operacja się udała. Ogromne znaczenie Polski. Czy to jest ciekawe, że pan Libicki pisze tego typu rzeczy? Ja rozumiem, że on może nie znać angielskiego, niemieckiego, może nie wchodził na media tych wielkich tytułów, nie ogląda CNN-u, nie ogląda amerykańskiej telewizji, nie czyta europejskiej prasy, europejskich portali. Szkoda, bo tam pokazany jest gigantyczny zwrot na wschód i Polska jako hub, największy hub dla pomocy Ukrainie. No ma ogromne dzisiaj znaczenie. Prezydent Biden przyjeżdża do Polski po raz kolejny w ciągu niecałego roku. No, ja rozumiem, że jest zaślepienie polityczne i że zawsze taka wizyta pomaga rządzącym. No wszystko jedno, kto by rządził. Ale dlatego jest ta wizyta, bo polski rząd zachował się tak, jak się zachował od pierwszych dni, a właściwie już wcześniej wojny. To polski rząd ryzykował jeszcze większą wojnę z Francją i Niemcami, żeby pomóc Ukrainie. To polski rząd wysyłał transporty, amunicji, ciężkiego uzbrojenia, kiedy tego nikt nie robił tak naprawdę, no może oprócz Brytyjczyków. To polski rząd wchodził wręcz w konflikt. Pamiętamy w pierwszych dniach i tygodniach wojny Morawiecki, premier Morawiecki, który wytykał Scholzowi publicznie, że kilkadziesiąt starych hełmów po NRD-owskim wojsku to troszkę pierwsze jednak za mało. Wojny, to są pierwsze dni wojny. A to, co zrobił prezydent Duda, jest w ogóle niezwykłe. No to są rzeczy niewyobrażalne, że w sumie stosunkowo przecież niewielki kraj w środku Europy potrafił zrobić tak dużo w tej wielkiej wojnie Putina przeciwko wolnemu światu. I Biden to docenia, przylatując do Polski. To, że przyleciał, nie wiem, wcześniej do Kijowa, jest również niezwykle. My się powinniśmy po prostu z tego cieszyć. Ja tego nie rozumiem. No, cieszmy się z tego, że prezydent Biden jest w Kijowie. A dlaczego jest w Kijowie? Między innymi dlatego, że Polska pomogła Ukrainie odbić Rosjan sprzed pól Kijowa. No taka jest prawda. Dzisiaj wszyscy o tym wiemy. Dzisiaj naprawdę nie trzeba mieć wielkiej jakiejś takiej politycznej przenikliwości, żeby tego typu rzeczy zobaczyć. Powtarzam, wszystko jedno, kto dzisiaj rządzi w Polsce, gdyby rządziła Platforma Obywatelska i zachowywałaby się ten rząd tak, jak się zachowywał rząd Prawa i Sprawiedliwości, chwaliłbym, cieszyłbym się, podkreślałbym, bo to jest nasz dom, prawda? To jest nasza Europa, nasza część świata i nasza wojna. Ja rozumiem, że politycy na przykład Platformy Obywatelskiej w ogóle wojny nie zauważyli. Może zwróć na to uwagę, nie ma wojny. Jest jakiś kryzys przez PiS, jest jakaś inflacja przez PiS, jakieś drogie paliwo przez PiS, ale jakoś Donald Tusk o wojnie się nie wypowiada. Raz podczas jednego spotkania z wyborcami Donald Tusk niejako przyznał rację politykom Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o znaczeniu wojny rozpętanej przez Putina dla procesów gospodarczych, tak, w tym dla inflacji, co zresztą było wykorzystywane przez polityków przedstawiciel PiS. Teraz w weekend przedstawiciel, bodajże pan Klejna, jeśli nie on, to proszę mi wybaczyć, ale ważny parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej powiedział, że PiSowi z nieba spadł COVID i wojna na Ukrainie. No przecież to są słowa skrajnie nieodpowiedzialne. Przecież ci ludzie mogą wkrótce, może nawet jeszcze w tym roku, przejąć władzę w Polsce, teoretycznie, robocza hipoteza, ale przecież uprawniona. I co oni powiedzą w takiej sytuacji? No jak oni się zachowają? No przecież oni myślą, że Zachód tych słów nie czyta, że nikt na to nie zwraca uwagi. Może teraz, kiedy przyjdzie kwestia analizy i podsumowania, te słowa zostaną zapisane. A warto zwrócić uwagę, że działania rządzących są dostrzegane przez społeczeństwo w sondażu United Surveys przeprowadzonym dla portalu Wirtualna Polska, który trudno posądzić o jakieś pisowskie sympatie. No wyraźnie respondenci odpowiedzieli, 80% blisko, że popierają działania rządu, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, są zdecydowanie za tym. No to jest mocny argument. I co w tej sytuacji zrobi opozycja? No opozycja nie może wyjść i powiedzieć, że jest temu przeciwna, może poza Konfederacją. Jak wobec tej wizyty, wobec tych wszystkich działań Polski na rzecz Ukrainy zachowają się Platforma Obywatelska, Lewica, PSL? W moim przekonaniu będzie to przemilczane. No myślę, że akurat Lewica zachowa się w miarę odpowiedzialnie w tym kontekście. Takie mam wrażenie, choć oczywiście no nie jestem pewien. Wizyta
tak naprawdę prezydenta Bidena, dopiero jesteśmy u jej progu, ale widzimy jedno, będzie to przemilczane. Znaczy, w moim przekonaniu, w najlepszym wypadku, opozycja totalna, jaką jest Platforma Obywatelska, będzie to przemilczać. W najlepszym wypadku, a w takiej normie będzie umniejszać, no bo z tym mamy dzisiaj do czynienia. Znaczy, mamy do czynienia z tym, że jest podkopywanie pewnego fundamentu własnego państwa. Ludzie to widzą. Znaczy, to jest chyba najgorsze, co może polityk sobie wypisać, tego typu laurkę w cudzysłowie, bo to są sytuacje dla mnie, no, nie do pomyślenia. Znaczy, dzisiaj zamiast to, żeby, niech oni nie stoją z rządem, jeśli nie chcą. Niech stoją z Polakami, dla których ta wizyta jest po prostu szalenie ważna i również jest szalenie ważna dla polskiego, zaznaczam polskiego, nie platformianego, nie pisowskiego, nie PSL-owskiego, ludowego, tylko właśnie dla każdego jednego Polaka, dla Polski. A skoro mówimy o tych reakcjach opozycji, wspomnieliśmy o tym, że pewnie w ślad za Janem Filipem Libickim pójdą kolejni politycy opozycji. Mówicie, macie, prosimy bardzo. Podał Adam Scheidfeld. Prezydent Joe Biden pokrzyżował plany propagandowe rządzącym. Obawiam się, że oni tego prawidłowo nie odbiorą. Plan propagandowy rządzącym, oczywiście. Już takie tweety są podawane. Będzie pewnie tego więcej. Znaczy, tylko co opozycja na tym zyska? Co może zyskać? Znaczy, niewiele. No nic nie zyska. No to jest message, to jest wiadomość dla takiego najbardziej twardego, silnorazowego elektoratu, oszalałego z nienawiści, który chce umniejszyć za wszelką cenę temu rządowi, a że polski interes przy tym ucierpi, co tam, no ważne, żeby uderzyć. Więc to są tego typu sytuacje. Ja niczego innego się nie spodziewam. Boże, Donald Tusk jest chory chyba trzeci tydzień już i też nie wypowiedział się. Przyszły premier, szykowany na premiera, nie wypowiada się w tak ważnej sytuacji. Nie wiem, nawet napisać hello Mr. President. Może, tylko ja proszę o jedno. To, jeśli żeby mogę, nie zrobił tego. Nie, żeby to Sikorski tego nie robił. To mam gorącą prośbę. A może? No pewnie to zobaczymy około dziś 23-24, bo tak się pojawiają te niektóre jego tweety, jego akolitów. No ale no, spodziewam się tu najgorszego. No, natomiast ja nie wiem, no, dzisiaj się cieszymy. No, dzisiaj jest nowa nadzieja, dzisiaj ta wiosna przyszła trochę wcześniej. Ma prawo czuć się każdy Europejczyk, a już środkowo-wschodni Europejczyk powinien czuć się dumny, że jest tutaj prezydent, znaczy przywódca wolnego świata i próbujemy coś z tą wojną zrobić. Próbujemy razem wszyscy tę wojnę wygrać. A pan Libicki, no. Okej, okay, no taką mamy karmę i tak opozycja, skoro to jest odpowiedzialne zachowanie. Pamiętaj o grupie wyborców, która przyjdzie do urn za kilka miesięcy i stwierdzi, nie no, przynajmniej oni sobie z tym dali radę, mówię PiS. A co mówiła Platforma, umniejszała, chowała pod stół. Ja myślę, że to wyjdzie na złą opozycję. I szkoda, zaznaczam, poważnie mówię, że dzisiaj szkoda. Masz t-shirt z Gwiezdnymi Wojnami, ale miewasz też z Władcą Pierścieni. Jesteś fanem tego świata Johna Ronalda Ruela Tolkiena. No i tam pojawia się postać króla Theodena, władcy Rohanu, który został uzdrowiony przez Gandalfa i już przestał spać. Mówiło się o Joe Bidenie, że to jest taki Sleeping Joe, śpiący staruszek, a tymczasem okazuje się, że jest to przywódca, który potrafi reagować, potrafi działać. Czy rzeczywiście nastąpiło takie przebudzenie Joe Bidena, niczym króla Theodena? Ja myślę, że tak. To jest taki trochę król Theoden. Pytanie, kto jest Gandalfem, który go obudził, prawda, z tego snu, którego rzucił na niego zły czarodziej, prawda, Saruman. Ale już mniej żartując, wszyscy pamiętamy wielki kryzys wizerunkowy Bidena, kiedy Amerykanie uciekali z Afganistanu, kiedy zostawili tych, którzy im pomagali, kiedy doszło do ogromnych tragedii, prawda, i do tej sytuacji. Wtedy naprawdę, i to przedstawiciele nawet mediów sprzyjających demokratom w Stanach Zjednoczonych, ogromny upadek zaufania społecznego, no wielkie kłopoty wizerunkowe Bidena. Najważniejsze, że się obudził. Znaczy, najważniejsze, ja przypuszczam, że w dużej mierze to jest też jego zachowanie, że trzeba to skończyć, posłuchał generałów, wszyscy się cieszą. Czyli jakiś Gandalf tam w tym sztabie generałów musiał się trafić. Wojciech Biedroń, jak zwykle w formie w polityce.pl, tygodnik sieci telewizja w polsce.pl. Dziękuję również państwu, że byli państwo z nami. Jak widać, dzień jest gorący i najbliższe dni z pewnością takie również będą. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.